to mówisz? O czym z tobą więcej można gadać? Trabel. O! Co? Oj, o, czekaj. O, żyję. O kurwa. Co ci? No tak też mi się wydaje. O nie, o Jezus kochany. Co pan robisz? Moje auto się zaczęło. Spokojnie, kolego. Jak to auto? To policyjna no, jest. Podejdź, porozmawiaj normalnie. Wiesz o co chodzi? Zatrzymaj się. Wysiadaj. Nie przeżyję. Na bombę, kurwa, tam przeżyjesz. Będzie magik za 2 lata i chuj. Wyjebać to. Wow, stream to moje show. Poddaję się. Szybko, ja się poddaję. Żartowałem. Kurwa! Nie wysiadasz. Stój. Przechodziłem po bułki. Ręka ci nie boli? Zaraz ci dojebę. Kurwa, durniu. Dobra, no już przestań. Chodź, bić się chciałem. No serio? Bić się chciałeś, chcesz na solówkę? No pewnie, że tak. Git, wstawia się. Halo? Co tam? A właśnie, kurde, trafiłeś, bo musiałam się zdrzemnąć chwilę. Dobra, co słychać? Dzwoniłaś? No, dzwoniłam, bo wyszłam z pierdolnika i tak o. W pudle siedziałaś? Ha, no posadzili mnie na 20, bo chciałam sobie posprzedawać trochę i wiesz. No właśnie, kurwa, się martwiłem, co tak długo cię nie ma. No, 20 mi tylko przyjebali na szczęście, ale w porządku byli, była taka kadetka blondyna, to mi mało dała. Nie mogłaś zadzwonić? 20 miesięcy to trochę dużo. No chuj już, wolałam iść na 20, a mniej wiesz, z grzywny dostać. Ale ja już mam nową dupę, przez te 20 miesięcy nie mogłem wytrzymać ciśnienia, musiałem coś poruchać. No kurwa, to źle. No to co, mam ją zostawić w pizdu? No, przydałoby się odnowić znajomość, widzisz teraz, Stasiu. To możemy odnowić, no, ale to ma co mam powiedzieć tej niedźwiedzicy? No nie wiem, znajdziemy jej jakiegoś kolegę. No dobra, to zaraz zadzwonię i przyjadę po ciebie. No dobra, jak coś jestem na głównym. Na razie. Nie ma. Steryt. Ekipa Fabinho. Fabinho, nie ma, szkoda bardzo, bo go lubię. Vivian. Sam ja ciebie, Stasiu. Za chwilę mnie popierdoli. Nie mogę. Dlaczego? Zawsze jak do mnie dzwonisz albo mnie widzisz, to tylko to mówisz. O czym z tobą więcej można gadać? Trabel. O! Co? Oj, o, czekaj. O, żyję. O kurwa, myślałem, że się bzykasz z kimś. Kurwa, nie, turlałam się z górki. Mhm. Co robisz? W mieszkaniu, właśnie wstałem. Aha, dopiero. A ty? Ja se wstałam o 12. Turlasz się z górki? O której idziesz spać? Późno. Ty nie masz życia. Jak to nie? Zaraz nie będę taką jadła, o Jezu. Ja cię obserwuję na Twitterze, ty nie masz życia. Tak, w ogóle cały czas, kurwa. Jest. No, cały dzień na padzie. Tak. Się odezwał ten, który nie. No ja to wiesz, 3 godzinki do 6 max. Tak? No, to ja wczoraj 15. No to kurwa, gratuluję. Nie zajebałaś głową w ścianę, jak się kładłaś spać? Nie. O kurwa. Co ci? No przestań. Przestań, kurwa. Dlaczego się bzykasz i rozmawiasz przez telefon? Ja pierdolę, ty piara seks uprawia i dzwoni do mnie, no. Pojebało ją.
cała jebaniutka. Nie oszoruję go. Mam klienta na auto, ale nie ma siana, bo ma 600. No to powiedziałem, żeby to zbierał, że poczekam. Ile kosisz za tą C-klasę? Co? Ile za tą C-klasę bierzesz? Zależy. Zależy jak dla kogo. Dla ciebie 800. 800 koła. Ona jest po milion. I dobrze co jedzie. Jest, co jest po milion? Ta C-klasa. A ile to jedzie? No z gór, jak jest 100%, to żeby tam nie kłamać żadnej górki TP, no to 300. Dobra auto, w porządku się kontroluje w miarę poślizgu jeszcze, nie? I fajnie. Zapłaciłeś za nie? Ja dałem 800, ale to gość powiedział, że mi promocję zrobi. Że za 800 puści, mówi, niech już będzie, nie? No chujowa, że to jest dwuosobowe, no. No tak, ale fajne, bo... Spoiler ma czarne te felgi, takie duże. Skrętne auto bardzo. I dopierdala do setki, nie? Na tym najbardziej mi zależało, że jak jest ucieczka, zakręt, to 100 ma być od razu na zegarze. I kurwa jest. To na zakrętach można psy robić. Tak. Chłop się pyta, czy może jazdę kurwa testową. Jazdę testową to może kurwa z żoną zrobić przed ślubem. Muszę naprawić u mechanika. Dobra. Chodźcie ze mną do mechanika, zobaczymy co to za chłop przyjedzie. Damy kurwa jazdę testową. Nie rób, bo nie dojedzie do miasta, słyszysz? Jedź. Kurwa, on już wysiadł. On już kurwa ten... Wysiadł, nie? Potrzebuję pilnie furę naprawić, bo klient przyjeżdża. Zobaczy, jaka rozkurwiona, to nie kupi. O, popierdali mnie, no. Podejdzie coś zrobić, bo nie mam narzędzi. No to chyba mocno cię pojedzie. Co tam? Dobrze. I dwa? Daj buziaka. To wal się i nie dzwon. Za dużo byś chciał. Nie, już cię nie lubię. Nie lubisz mnie już? Nie. Przekichamy. Siema. Będzie mi smutno. Ty się cieszysz z tego powodu. Ja nie widziałem, że... Ojezie. Mirka? Siema, Andrzej. Czekaj, musisz mi. No. No dobra. Co łaska, nie mniej niż 2000. Mirka? Porobię, co robimy? Hej, dajcie trzy koła szybko. No nie bij mnie. Dajcie trzy koła. Zawsze tak na ciebie mówię. Daj trzy koła. Ja mu zapłacę. Nie, już tu płaci. Dziękuję ci, dziękuję. Karolina, draga. Czemu kurwa, daj mu tylko żonę na prawo. Klient stoi przed warsztatem. Klient na furę, wiesz? Oho. Siemanko, wsiadaj, byku. Byłeś zainteresowany kupnem? Tak, to ja, no. Mogę ci pokazać, jak to jedzie. To poczekaj. Nie mógłbyś pojechać na autostradę, bo chcesz, muszę. Dobra, zapnij pas. Zapnij pas. Czy te 320 to jedzie. No dobra, to weź zaznacz, gdzie tu jakaś autostrada, bo ja nie stąd. Jakaś taka dokurwiona droga, dobra, nie? No to zaznacz. Najwięcej wykręcić tym autem, tak się. Zobaczymy też, jak w twoich rączkach będzie jeździć. Dam ci się, taki chuj nie jestem, dam ci się karnąć. Nie no, powiem tak, ja już więcej... No kurwo! Ja pierdolę. Więcej tam widziałem, jak to auto jeździ. Już teraz nie pojedzie tyle. Dobra, damy radę.
Znaczy jestem zainteresowany tak czy siak, ale no tak jeszcze dla pewności, nie? On to specjalnie zrobił, widziałeś? Że on to specjalnie zrobił. A widziałem, co jest jak wiesz o co chodzi. Hamuje i skręca, czy to tak? Jest zajebiście, zaraz zobaczysz. A ty czemu to sprzedajesz? Większe kupię. Tak? Co pan chce kupić? Brabusa. Ale jakiego? GT6 czy? Vana. Suwa, przepraszam. To wiem, 550. Mhm. Trochę wolniejszy od tego, ale... Ale na moje potrzeby. Ja wiem, bo kolega to ma i jeżdżę tym na co dzień. Jeździłem, bo właśnie sprzedał komuś. Za jakie pieniądze? Po 3 miliony to sprzedał. Kurwa, tu będzie mi brakować milion. Powiem panu, że te 3 miliony to zaniżona cena strasznie. A po ile one? No tak 3,5 to minimum. Nie? Masz teraz ty, bo ja to pierdolę. Ja dzisiaj wypiłem 5 piw. Oj, to faktycznie. No fajnie brzmi to auto i wygląda też. Strzela z rury. No. Już rozkurwione trochę. Wiem. No to pojedziemy na ten. Powiem panu, że i tak wezmę to auto. Na mechaniku do centralnej. Wiesz co, to są małe pieniądze. Ja wiem, bo właśnie i tak planowałem z kolegą kupić to auto, a tak... Za taką kwotę rakiety nie kupisz, a jak za taką kwotę, to jedzie w chuj. No nie, tak powiem panu, że takie właśnie z tych lepszych autek to tak 800 minimum, nie? 900 trzeba dać. Zostawcie łapę do góry, byczki. Obserwatora z dzwonkiem, koniecznie kurwa, bo to jest do powiadomienia o streamach. Nie przegapicie live'a. Masz szyber dach fajny. Tupeczki będzie można wozić. Wiesz co, woziłem taką najebaną, ostatnio łeb wystawiała za szyber. O kurwa, 300 jedziemy. No bo tu na wlocie, tutaj zawsze. O ja pierdolę, co jedziemy w ogóle, to nie mam pytań. On tu przyhamował, bo tu może opatrzyć czegoś. Co, na mechaniku transakcję dokonamy, czy...? Dobra. Ja sobie naprawię te autko od razu i... Stójcie na warsztacie, już jadę. Dobra. No takie pan sobie kupi, te czerwone co tam stoi. Za drogo. Zakaz reklamy, Piotr, dostajesz kurwa. Dobra, bana na dzisiejszy stream. Dobra, ja tylko podpiszę i... Będzie git. Dobra, to pisz. Ja wypiszę ci kwity, no. Ta, no. Weź mi podyktuj. Cię w sumie to nie wiem. Ja, ty musisz wsiąść tu. I podyktuj mi to. Jak to się pisało? Ja zadzwonię do kuzyna, on ma drugi kluczyk. A weź no tam kuzyna, się spytaj od razu jak to... Kuzyn, tam... chodź tu na warsztat, furę sprzedaję, podaj mi tę umowę. Zaraz będę. No. Pewno. Wiesz, to nie jest jakiś rzęk, nie? Ludzie patrzą na to auto. Tak, no. Dobra. Dobra, dzięki bardzo. Ej, ale... Co tam?
To jest na pewno już moje? Bo jakby mi kasiorki nie pobrało, nie? Właśnie. No, a mi kurwa nie dało. Ty, to weźmy jeszcze raz, to może było. Gdzie ten Jerzy? Pojechał coś tam załatwić, powiedział, żeby się odzywać do niego. Ten pojazd nie jest... Oho. Kurwa, mordo! Sprzedałem, wpisałem cenę, czekaj, z kuzynem gadam. Wpisałem cenę i nie dostałem hajsu, a... No i co? Może w banku masz? Nie mam. Niemożliwe, jaką cenę wpisałeś? 700 tysięcy. Ty jesteś? Bez kurwa spacji się pisze umowę? No raczej tak, czekaj. Gdzie ty jesteś? Na warsztacie. Na warsztacie. Tu. Dobra, jakby tak można było ton niżej, fajnie. Kurwa mordo, to nie powinno być, wiesz, przecinka w tej umowie. No, umowa zjebana? No mordo, za 700 dolarów ci ojebałem to. Rozumiesz? Halo. No sprzedałem mu to za 700 dolarów, kurwa. Idę chyba się tylko przespać, może pomoże. Słuchaj, no to podjedź do banku. Powinno, wiesz? I jak ci po prostu te pieniądze przeleję. Dobra, jadę z nim do banku. Nie, to czekaj, ja naprawię to auto, co? Jak już jesteś. To jak wrócimy, kurwa, bo to nie ma czasu. Kurwa, ja nic nie widzę. Ja też. A widzisz, ja też pierwszy raz auto w ogóle takie załatwiam, takie sprawy. Chłopie, jakby chyba najebani tą umowę pisali. Dobrze, że można to poprawić, kurwa, bo nikt by nie uwierzył ci, jakbyś miał, że takie auto za tyle kupiłeś, zaraz by cię ścigali. Machloja jakaś. Zabraliby ci, kurwa, mówię ci. Bo ty musisz VAT zapłacić, nie? Przerejestrujesz sobie? Tak, ja jeszcze pieniążki ci chciałem. To ja czekam tu. Chcesz numer konta? I poszło, nie? Dzięki bardzo. Skąd wiedziałeś, jaki numer konta? No, a no na umowie pisało. Zajebiście, kurwa, trzymaj lejce, prowadź sobie, daję ci, kluczyk ci w środku zostawiam, bo tu masz keyless tu jest. Na mechanika, nie? Tak. Kurwa, problem z oczami. I to straszny. No, ten mechanik to umie ludzi załatwić. Wcześniej salony samochodowe, teraz mechanik. Kurwa, lubię tego Merola, szkoda mi go. No to wie pan, możecie sprzedać za 800. Nie zdziw się, kurwa, jak zadzwonię za tydzień. To ja czekam. O, no to niech pan wysiądzie. Dobra, dzięki bardzo. Dzięki. Dobra, co, lecimy dalej na tego. Chodź, szlaufie, idziemy. Ej, jak coś, to się odzywajcie, bo możecie być potrzebni potem. Dobra, można to naprawić, tego Mercedesa. A, idźcie. Oczywiście. Co sprzedałeś? Tak, oni tu znają tego Mercedesa doskonale. Stały klient. A Dominika dawaj gdzie? Do bagażnika. I no, trzymaj się. No, jest, papa. Za papa. Pięć paniek dostaliście na pół? No, na oczywiście. Pół. No, papa. Do widzenia, pani. Macie wiertło? To dziękujemy za chyba pieniądze. Każdy facet ma. Pokazać pani moje wiertło? Nie, dziękuję. Ja już chciałem coś pokazać. Fajna psycholog, pierdolnąłby, co? Słyszę tylko. Sorry. Przepraszam. No, proszę. To od tego swetra. Powodzenia. Hej, hej. Ten co się zwinął?
Ty, to jest ten, żona chudego, tak? No. To już moja żona. Stachu, ty zdradziecka kurwo. Stachu miał nową kobietę. No co jest kurwo jebana, Jerzy? Pepuchaj, jedziesz po mnie, bo mnie kurwa... No, daj GPS-a. Daj GPS-a. Ja kieruję, bo jadę po kuzyna. Wypad. To my jedziemy z tobą. Wypad. Co ja mam z tyłu kurwa siedzieć do bo podpalę to auto. Dokładnie to. To jest Jerzego. Serio? No. No to właśnie po niego jedziemy. No. Może nie pal mu auta. No dobra. Co, czemu nie kupiłeś tego auta? Bo kutas. Tak? Słabe. Ile jechał? Nic nie jechał. Jeszcze kurwa skręcał jak gówno. To by była wtopa. Za takie pieniądze ja bym go kupił kurwa za 100 tysięcy. To Kijowo. Ktoś kto kupił to w salonie musiał być kurwa nieźle zaskoczony. Albo najebany. To twoje kamacho. Skąd masz moje kamacho? Ja wszystko mam. No i co teraz? No na kolankę chodź, to cię tu wezmę. Kolanko, to ty możesz mi usiąść. Kolanko tajskie ci wyjebie, Jerzy, zaraz. No chcesz jechać, czy nie? Kurwa, staw cię łapę do góry, byki. Pytanie, zaraz. Dziękuję za gwiazdki, jestem Łukasz. Jestem współwłaścicielem, mam tak samo prawo. Dobra, to zaraz nie będziesz. Jerzy? Stachu? Ty powiedz tej kurwie Jerzy. Tadzi. Gdzie pieniądze są za lat? Tadą, o kur... Nie pierdol. Ale żeś dojebał. Izdę. Weźcie go. Jeszcze go dobił. Dzięki. Jerzy? Mógłbyś? Stachu. No daj kurwa z nim, weź kurwa. Na bagol z nim. W dwójkę na bagol się musisz go trzymać. Gdzie szpital? Eklips, zaznacz. Ty jest tam ozem w hydrant. Nie. No dawaj. Jerzy i jego Ben. Zwiędły Ben. Zwiędły Ben. O kurwa! Żyją. Jerzycka kurwa! Kurwa, ile ja razem byłem na szpitalu przez ciebie, ci foku. Stawcie łapę do góry. Kto jest nowy obserwatora z dzwonkiem, klikajcie, żeby mieć powiadomienia o każdym streamie i być na bieżąco z każdą transmisją. Ben, zalany Ben. Ewidentnie za duża dawka węglowodanów. Wyjebała poza skalę, przez co Michał Baron ma owalny brzuch. Wybrzuszenie. Owalne wybrzuszenie Michała Boxdela Barona, jednego z włodarzy Fame MMA. Wiedział, który to numer jego. Dawaj Eklips. No. To daj auto. Jerzy, twój kutas nieświeży. Dawaj. Co, polizałeś? Z ciekawości? Oni mają na noc. Kepsa. Desperados. Jerzy. No Santos moje są. Nie wiem, what's going on. Po stopie mi przejechałeś, durniu. Kurwa, sorry.
ale i wyjebałem. Ale i wykurwiłem, widziałeś to? O chuj. Ale salto zajebał. Kurwa, ten freestyler robi z nowagazu. Tak. To się nie uda. Myślisz? Jestem pewien. Tak. No to... Może ten pomad właśnie włączysz na taką. To by kurwa ten napad zrobimy za rok. Ej, ej! Kurwa! Znowu aż muszę do szpitala! Wyrwał. Ja pierdolę! Powinien każdy dać po 100 koła mi na furę i chuj. Ej, może auto otwarte jest. Tak? Dawaj, każdy mi daje 100 koła i chuj, kupuję auto. A, no jest, jedziemy do banku. Dawaj. Cofnij po tego Unmarketa. No co? Po tego Unmarketa. Biegnij. Auto. No to podjedź. Gdzie to jest? No tam, no, przy banku. To duże? Tak. Dobre to? Nie, zobaczymy. Przepraszam, halo. O. Czekaj, ja cię zasłonię. Daj wytrych. Zejdź, odsuń się. Dałem ci wytrych. Dawaj, ja nie widzę. Nie działa, kurwa, ten twój wytrych. No nie działa ten dobra, wytrych. Dobra, jasne moje. A ja zasłonię auto. Zachowaj. Pozdrawiam. Kurwa. Dziękuję za pozdrowienia od Karola Bedorfa. Ten ksiądz to był Karol Bedorf. Wiecie? Halo. Nie wiedzieliście. On też streamował. Co to jest? Auto nam się zacięło. Moje auto się zacięło. Spokojnie, spokojnie, kolego. Jak to auto? To policyjna no, jest. Podejdź, porozmawiaj normalnie. Wiesz o co chodzi? Jesteśmy, dzień dobry. No to chodźcie, pogadamy. Ej, i spierdolili te. Ty. Nie, uciekają nam. No. To. No kurwa, nikt, nie wiem. No te w czerwonej kurtce, to był on. Co był on? A otwarte to już? Kurwa, dalej zamknięte. Dobra, to jest właścicielem tego auta. No ja. Jerry Green. Momento. Jerry Green? Tak. Ja jestem. No przecież kupiłem dopiero auto, kurwa. No. To jest Greena. Jeszcze źle zaparkowane. Przecież ja to kupiłem 5 minut temu. Mamy tu pana Jack Lee? Tak. No Stasiu, ty kurwa Jack Lee nie jesteś. Ja Jack Norris. No tak też mi się wydaje. O nie, o, co, nie, o Jezus nie, kochany. Panie, co pan robisz? Ale nie otworzył. No, on tylko szybę wybił, przypadkiem. No, przypadkiem, no. Dobra, już. On z gangu Albanii. Z gangu Albanii? Ta, czerwona kominiara. Trzeba spierdalać. Dobra, krótka piłka. Mamy tu pana Jacka Lee, czy nie mamy? Nie ma, dobra, chcieliśmy zajebać auto, nie udało się. Do widzenia. Do widzenia. Ty to może my zajebiemy. Oni chcą zajebać auto. Oni zajebią teraz. No nie mogą zajebać. Dobra, odjadą to bagniak jeszcze raz ten tak. Kurwa. Biuro Szrywa do mechaników Getaleco Banku Głównego mamy do odholowania Tahoe koloru czarnego. Wysyłam zgłoszenie. Dobra. Dobra kurwa. Poczekamy aż przyjedzie mechanik, bo oni się przypierdalają ostatnio do nas. Biuro ojca. Wiesz, chłopaki mówią. Pa, Rutkowski patrol przed nami. No to. Kolejne. Upierdolenie, oni są. Mamy lepsze auto, lepiej się trzyma drogi. Dokładnie. Bo jest na glebie. I felgi z rantem, zajebiste. Pa, wypad. Jerzy! Jerzy, ten gamoń? Nie, to się nie dzieje. Kamaczo, kurwa. Jerzy? Ja kierować. Dobra. Czekaj, zejdź na chuj. Masz wytrych. Nie.
Jak użyć tych wytrychów? Przecież dałeś mi wytrych, powiedz mi jak. Masz wytrych? No mam. Kliknij, patrz się w samochód i kliknij mięsień F7. To zajdź. No. Na maksa, tak? No i mięsień F7. No i nic się nie dzieje, stary. No, bo to jest właśnie, wiesz, jakby, tak jak ci mogę powiedzieć, popsute trochę. Wytrych jest przypisany do ciebie? Nie, nie, nie. Po prostu to daj jeszcze jeden. Nic nie da. Aha. No nie działają. Może coś otwarte. A to nasze. Co? Weź. Włamać. No to dawaj. To zadzwoń do Sefira. No ale zadzwoń, żeby ona informowała, czy psiarze idą. Jedzie w Stachu? Kurwa. To idzie cicho na głośno, jak będą szli. Dziękuję za 3,5 tysiąca łapek. Sztosik, w chuj. Co tam? O kurwa. Ty, bo to słychać kurwa spod tego, spod sali, nie? Nie otworzyło się? I co tam? Narciarski musi przyjść. A masz jeszcze? Skończyłeś specjalnie? No, skończyłem, bo ten, bo trzeba było polecieć do końca, byśmy wsiedli. Nawet się nie da wyciągnąć tego. Panie drogi, w czerwonym. Ja mam do pana jedno pytanko. Ten w czerwonym mam pałkę teleskopową. Też mam pałkę. Jaką? Dużą? Całkiem sporą. Daj dotknąć. Masz, proszę. Pokaż. Ale daj mi, do ręki. A tak, to nie. To no, nie. Bym cię zdzielił nią. Od z miejsca bym cię zgasił nią. Mm-hmm. Byłoby to kurwa co najmniej zabawne, stary. A jak? Najebałbym mu tą pałą, jakby mi ją dał. Jakby mi dał tą pałę, to przysięgam, żebym go napierdolił nią. Nie mógłbym się powstrzymać. Kurwa, no. Kebab powinien być za 10 minut. Zafir! Kichnij jak coś. Jak w porach roku Vivaldiego. Zmienia się światło w twoich oczach. Powiedz mi dzisiaj coś miłego. Nie pędź tak proszę, daj odpocząć. Życie jest nowelą. Raz przyjaźnią, a raz wrogą. Czasem chcesz się pożalić, ale nie masz do kogo. Ty to jebana kurtka, załatwiłbyś taką? No, dołączysz pan do marszali, pan dostaniesz od buta. Dołączam. No, to jest Stasi. Pan złoży pytanie, jak pan nie ma kartoteki brudnej, że tak to ujmę, no i może pana przyjmą. No kurwa, fajnie by było. Dobra, idę sprawdzić, czy zajebaliśmy tego Dodge'a wam. Idę zobaczyć, czy tego Dodge'a wam zajebałem. Ta, zajebałem ci Dodge'a, to trzymaj się. No, masz tego Dodge'a? To przyjedź tu po mnie, ja wsiądę szybko. Tylko uważaj, bo marszale tu są. Marszale tu są jedno z pięciu policjantów. Ale jak podjedziesz szybko, to ja wsiądę i spierdalamy. Zajebali wam autobus? Samochód? Jak Zara przyjedzie tym Dodge'em, to się pościgamy się trochę. Ojej. Będzie beczka. Kajlu.
Oho. No dobra. Dobra, na sportowo będzie. A co, jeden na jeden jest walone? No, wsiadamy do Dodge'a, przyjedzie ten skradziony Dodge, wsiadam, no i spierdalamy, a wy nas gonicie. Czemu? Dla beki, kurwa, co mamy robić? Chyba, że wolicie mnie wziąć na przesłuchanie, kto zajebał Dodge'a. A nie lepiej się rozejść po prostu? Albo marszale cię wezmą na przesłuchanie, ale nie na komendę, ale na budowę. Marszale to już mnie przekopali 5 razy. Będą cię kręcić w betoniarce pustej i będziesz krzyczał, dlaczego się zakręciłem. Nie no, nie chcę. Żartuję, nie wiem gdzie ten Dodge. Dobra, co to było za Dodge? On market. No KL18. Dobra, szukamy. A czyli to był marszalowski? No, nie, ciągle wam jak radną. Jak Kylo to... O kurwa! Siadaj. Dobrze, już czekaj. Kurwa. Ty Marso, czymś przyjechałeś? Którą spawali, kurwa. Dobra, to wejdź na kółko na to. No wejdź do bagażu. Czekaj. Nie ma psów pod szpitalem, dawaj tym Dodge'em. Ja pierdolę. Jadę Dodge'em. Dajcie mu miejsce. Nie, jadę Dodge'a, my zajebaliśmy policji Dodge'a, już jedzie Dodge. Patrz, jest. Kurwa, to nie Dodge, sorry. Ten... Muszę się czaić, bo muszę szybko wsiąść. Ten strzałę od razu, jak poleciał bohater. Bo ja w gotowości. Policja nie wierzy, że zajebałem tego Dodge'a. Siadaj, zaraz jedziemy po niego. Po co? Po Dodge'a. Nie, tutaj Dodge przyjedzie. To dzwoń się z nim. Ja z nim zagadam, my robimy szaloną akcję. On mi dał jeepsa, po chuj mi ten GPS. Niech przyjedzie pod szpital, kurwa masz, dobra. Jadę ja. Wpuść mnie tu. Daj mi, daj, zrób mu miejsce. No weź, bo ja nie umiem. Dawaj. Tu jest Dodge. Jedź tam. Policyjny samochód, tak? Dobra. No. Daleko? Ej, ukręćmy kurwa tym Dodge'em napad. No właśnie tak będzie. Ja będę prowadzić go, bo to dla mnie ukradł na zamówienie. To moje nowe auto za 2 miliony. To nie jest, kurwa, Dodge. Kurwa, my dream car. Gdzie ten dream car jebany? Dawaj, ja prowadzę. Jedziemy. O kurwa. Ja pierdolę. Nie ma tam, jedź z nim. Siadaj do niego, siadaj do niego. Nie mogę włączyć syren, kurwa. Daj, ja cię włączę. Włącz. Które chcesz? Nie, trójki. Luz, jak trójki? Trójki. Daj. Ja cię włączę na panelu. Ja pierdolę. Włącz. Ja na panelu włączę. Dobra, jadę. Ciągle. Na panelu dwójkę kliknij, albo trójkę z powrotem. Co robisz? Dobra, zostawiamy go na napad, co? Napad robię, Dodge'em. Na szpital? Nie. O, tu chyba też stajkują, tyle aut. Policję słyszę. Ha ha ha!
Zatrzymaj się! Wysiadaj! It's strike! Ręce na maskę, kurwa! Mam Dodge'a. Wiem. Jadę robić napad. Chciał mi kurwa koło przebić, debil. Dobrze jest, kurwa. Wiecz na pobocze. Na pobocze. Potrzebuję zakładnika na napad, byku. Dobra, jasne, to czekaj, tylko pójdę odłożyć koko do tego. Dobra. Do mieszkania. Dobra, jadę za tobą. Dobra. Na urzędniczą jadę, mam zakładnika już. Ty jesteś. Na urzędniczą jadę, z zakładnikiem jadę. Gość odłoży koks i będzie okej. Okay. Dobra. Dobra, chwila. Czekam jak coś. Dojebana akcja. Byku, umiesz tu koguty wyłączyć? Tak. To weź kurwa, bo jest przypał. Zaraz się zjadą. Dawaj, dawaj. Czekaj. Mam. O, to przecież nasz kolega jest. Co, że ja? No, ja go kojarzę z głosu, a ja go zwinąłem z ulicy. Ej, uwaga, jadą, chowaj się. Dobra, to czekaj. Do GTS-a wsiada? Tu, do mnie, do Dodge'a. Dobra, dobra. Czekaj. Co, ty podpaliłeś radiowy? No. Ty, agencie. Spod szpitala, kurwa. Kuzyn. No? Gdzie reszta? Co robimy? Oni są gdzieś ten... w Kamaczu jakimś, wiesz? Przyjadą tu? Czekaj. Co z tym kebabem, kurwa? Czekaj. Normalnie dzwońcie po kogoś i chuj. Nie mam kopyta, też się kurwa nie przydam. Może wiercić będę. Znowu mogę ci dać. Tylko się nie dogadasz. Dzień dobry. Dzień dobry. No. Kurwa nie strzelaj, nie niszcz radiowozu. Wysiadam. O kurwa. Ja pierdolę. Kurwa pajacują. Nieźle. Teraz uciekli tego na Stasiu. Lewo. Stasiu, zgaś światło mam cię. Czekaj. Jadą. Jadą za nami, dawaj, szybko. Tu na prawo. Gdzieś skręć, w jakąś uliczkę. Pizdę walimy teraz. Tak, dawaj. To jedziesz kurwa 170, Stachu. Gonią, już podojeżdżają, dojeżdżają. Ciekawe skąd wiedzą, że akurat tu pojechaliśmy, co? Dzida, dobra. No ja wiem skąd. No. No kurwa, gadać i jechać? No. A tym dożem chcieliście uciekać, tak? A to dymi, kurwa. Chodź pod ten. Co gówno, chuj. Ty, gonią mnie psy, tego Dodge'a chcą skroić, bo my tam staliśmy, oni nagle tam z dupy przyjechali, ty. Gdzie jesteś? No jadę gdzieś poza miastem. Co no, robisz? Ale dymi ten Dodge. O kurwa, to zaraz padnie, daj drzbieca szybko. Dobra. Co robimy? Jakąś... da się gdzieś wyskoczyć w kurwę w niebo? Dawaj, skacz gdzieś. Ej, on już ostatnim tchem jedzie. Jak coś to z mostu na główkę. O kurwa, helikopter stary. Ja pierdolę. Helikopter w ogniu, kurwa, Delta Force. I chuj, skaczcie. Skacz człowieku na bombę, nie? Od razu na bombę. Nie przeżyję. Na bombę, kurwa, tam przeżyjesz. Będzie magik za 2 lata i chuj.
Wyjebać to! Wow! Wow, stream to moje show! No ja się tu kręcę, stałem tam na tym parkingu, gdzie był GPS. A to jest na dole, czy na górze, na redukcie, czy nie? Kurwa, jedź na dół, bo mnie ganiają już. Szybko, jedna jednostka. Obywatelu, nie masz szans. Mam szansę, w chuj, kurwa. Stój. Co ty pierdolisz? No, trzymaj się. Nie ma szans, jednostki w drodze. Zapytaj się, czy jakiś kod jest nałożony. Kurwa, w głowie mi się kręci, w kurwę. No już, kurwa, niech się przestanie kręcić do kurwy nędzy, to w tej głowie. No co jest? Przecież ta gra jest popsuta jakaś. Wkurwia to. Trzymaj się, obywatelu, nie ma szans. No gdzie jesteś? No podjeżdżam. To szybciej. No to kurwa, zaraz będę tam, stań tam. Jakiegoś normalnego GPS-a. Stań tam, mordo, no to jest parking na dole. No ja złapią przez ciebie, kurwa. Helikopter nad głową. To trzymaj się, nie ma szans, już poddaj się, poddaj się. Wysiądź z samochodu, poddaj się! Kurwa, że ten chłop to nie wie gdzie jest. Nie, za to pomocy nie masz szans. To właściwie nie ma sensu. Byczku. No już, zjeżdżam, tylko hamulce nie działają. Poddaj się, poddaj się. Hamulce nie działają. Długo jeszcze? No już, moment, mordo. Dobra. A zjedziesz? Zjadę. Świetnie. No zjedź. No weź zjedź. No nie, nie mogę, no boję się no, was. No zjedź na pobocze. Nie daj się prosić. Kurwa, a będzie łagodna kara? Będzie. A pójdę siedzieć? Zobaczymy. Dogadamy się, czy nie? Obiecujesz? Dogadamy się, no pan. Nie wierzę wam jakoś, kurwa. Musi. Szybko. Nie wysiadasz, nie wysiadasz. Stój, 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 stój. Jerzy! Zachu? A co ty tu robisz? Przechodziłem po bułki! Ja ogarniam tego auta jak coś. Co tunelami spierdalamy? Pizda rura gaz mordeczki! Kurwa! To nie ma hamulców w ogóle. Ale ma buta! I powinieneś to wykorzystać. Helikoptera już nie ma. Keps przyszedł? Jak Keps przyszedł? Gdzie Keps? Halo? Halo, halo? Już jest. Panowie, dowody watuje. Na patelnię jedź! Oszukał nas pan. Ja? Tak. A mogę się poddać? Może. Będzie łagodna kara? To ja wysiadam. Ja wysiadam, Jerzy, stań. Jerzy. Jerzy, ja się poddaję. Poddaję się. Kamara.
Poddaję się! Szybko, ja się poddaję! Żartowałem! Kurwa! Kurwa! I zapraszam. Idziemy. Dobra. Idźcie przodem. Idźcie na szpital Pilbox. Idźcie tak, żebym was widział. Proszę, proszę. 31 do 18. Ale jest dobra beka, lubię bardzo policjantów na tej wyspie. 10, oni są dojebani, kurwa. Kino mi robią i chuj. Żeby nie oni, to bym kurwa latał jak pizda. Dobrze, po szpitalach całe dnie. Stoimy, czekamy. A tak jest ja zabawa. Tak, bo krótko to tak, trwa zawsze, nie? Nie ma problemu. No i cóż. I w lewo, idziemy w lewo. Jest ten Dodge, co go zajebałem? Nie, to nie ten. Znaczy nie zajebałem, kolega zajebał i pożyczył. To nie ten, panowie. Proszę wysiąść. Dobra, jedziemy. Siadaj tam z tyłu, proszę kurwa. Proszę wysiąść. Weź, dobra, no już. Musisz mu pomóc, no. Oczywiście. Wysiadamy pomalutku. Uwaga na głowę. Ej, nie można wysiąść, co jest? Dobrze, zapraszam tutaj. Głowa nisko. Ja tak jadę. Obywatelu, proszę sobie nie żartować. Dobra, no. Jedziemy. Odejdź, kadet. Koniec proszenia, obywatelu, wsiadamy do tyłu. Będę uciekał. Nie uciekaj. A tu mogę, za kierownicę? Nie możesz. Jak nie? O kurwa, sorry, to automat? To automat. To, ale skręcać nie mogę, weź mi wyjmij. No, ciekawy. Dobra, chuj, będę grzeczny. Pakujesz się do samochodu, kurwa. Pakuj się do miski, kurwa. Jedziemy. Jedziemy. Point. 31 plus 10. Ej, 40 łapek i będzie 4 koła. Musiałeś ten bagażnik otwierać, co? No kurwa, a jak miałem wejść? A to po co było wchodzić? Z buta, że ci go chyba otworzył tym przyciskiem na dole. Rozjebałem go. Super jesteś. Prawo przedstaw. Oczywiście, witam serdecznie z tej strony, Mike 31, Andrew White, oficer pierwszy. Siema Mike, co słychać u ciebie? Witam serdecznie, przedstawię teraz panu prawo, ma pan prawo zachować milczenie, a wszystko co pan powie od tej chwili zostanie użyte przeciwko panu w sądzie. Tak. Ma pan prawo do adwokata oraz psychologa, jeżeli takowy znajduje się na wyspie. Ma pan prawo do jednego telefonu trwającego nie dłużej niż 2,5 minuty w obecności funkcjonariusza, tak aby słyszał pan rozmowę. Wszystko super. Rozumiemy? A ty jakie masz prawa, Mike? Ja teraz przedstawiłem. Zagiąłeś go, widzisz? Nisko głowa, odepnę ci pas, otworzę drzwi, wykonuję wszystkie moje polecenia. Idziesz aktualnie przede mną, idziemy do windy i na górę. Mike, daj jakiegoś pączka, bo głodny. Wykonaj moje polecenia, szybko skończymy. Zapraszam. Mógłbym was najebać w tej windzie teraz, bani. Tak? Drzwi na wprost. Ej, bo dzwoni kurwa ktoś do mnie. Drzwi na wprost. Idziemy, obywatelu. Tutaj? Tutaj. Na wpierdol mnie bierzecie. Otworzę ci drzwi. A to nie możemy tutaj się napierdalać? Czy co? Idziesz dalej. Drzwi po lewej. Posłuchaj, jak chcesz mi dojebać, to mi dojeb tu. Kurwa mać, wszystko drzwi, pozamykane. Drzwi po lewej. Ja pierdolę. Słuchaj, ja nie muszę ci bić, żeby twoi kumple w więzieniu ci pomogli. Jak my? Ale o co ci chodzi teraz? Nie mam kumpli w więzieniu. No, będziesz miał. Pierdolę. Otworzę, jest otwarta. Otworzę handel szlugami w więzieniu i kawą. Szlugami się opłaca. Za ciuchy. 18 z tej strony, hold, porucznik, przeszukam cię. Z telefonu będziesz korzystał? Nie, pierdolę się szybko. Do więzienia mnie wysyłajcie i chuj, idę siedzieć, bo zima się zbliża. No zbliża, rozkuje cię, nie obraca się w moją stronę. A ja bezdomny, nie? Dokumenty twoje skończymy szybko. Kurwa!
Dokumenty twoje, obywatelu. Nie jem tego, kurwa, bo przecież 10 raz się ujebałem jakimś kebabem jebanym. Przepraszam. Dokumenty już będzie po sprawie. No przecież dałem ci dowód. Nie otrzymałem żadnego dowodu. No, trzymaj. Wyśmienicie. Stanisław Chmura, zgadza się? Mhm. 97 rocznik. Tak. Okej. Okay. Pasuje. Znaczy na dole tam. W Europie mam 9,3, ale tu mam 9,7 chyba, no. Stanisław Chmura nieposzukiwany. Zakończymy ucieczką przed policją 10-10. Po co ci to było skakać do tej wody, co? A tam gadasz, dobre jajca były. Dobre jajca były? Takie, że się skończyło pod mostem. No. I życie prawie straciłem. Prawie. Ale pomogliście mi. Słuchaj, jakby medyk nie przyjechał i nie powiedział, że tutaj ktoś może być, no to ciężko by z tobą było. Nie wiem, kto tam wyszło, wysłał zgłoszenie. Prawdopodobnie jakiś rybak, który stał po drugiej stronie, zobaczył, że się topisz. Muszę mu browara postawić. Browara. Żeby to jeden chłop. kratę całą. Albo nie wiem, pół litra. No nic. No. Idę. Miłej odsiadki ci życzę. Na razie. 10-10, na długo nie posiedzisz. Ale komputer może chuj. Poznasz jakiś. Mówisz, że będą czyhać na moje dupsko? Na każde czyhają. Wiesz, jak już. To jest, jak się w więzieniu pojawia świeże mięsko. Jest tylko mięsko, świeże mięsko i wiesz. Wiesz, co ci powiem? Chamie? Chamie? No. Tyle. Ty nie łap się już za ten paralizator, bo już idę siedzieć. Przestań, schowaj to. No przestań, nie żartuj. Słyszysz, nie wpuszczę cię, spierdalaj stąd. Specjalnie. Dojebać, ale mam ci dojebać, no to chodź, chodź. O co się gada? No to chodź. Pod cele. Na solóweczkę. Pod kratę. No jestem, masz. No nie, no my chcieliśmy się bić, to chodź. No nie to będziemy się bili. No miałeś pałę, gościu. Odwiedzę cię w więzieniu. No to czekam na ciebie. No to czekaj. Ręka ci nie boli? Zaraz ci dojebę. Ty kurwa durniu. Dobra, no już przestań. No bicie chciałeś. To się już bij. Nie chcę, bo ja słaby. No bij się. Ja no słaby. Chodź. No chodź, bicie chciałeś. No serio? Bicie chciałeś. Chcesz no? Na solówkę? No pewnie, że tak. No nie pierdol. Ale speedy do EMS. O, moja głowa. Niepotrzebny EMS. Niepotrzebny EMS? Co, boli cię głowa, czy staniesz sam? Wstanę sam, stary. Otrzepię się. Dawaj mnie do tego więzienia już. Brr, brr, brr. Kurwa, durniu. Chodź się do środka. Plecami do mnie się nie ruszy. Remis, dogrywka musi być jeszcze. W życiu. Nie od siatki życzę. Na razie. Kurwa. Przecież ja dostałem. Mordeczki, przecież to jest 5 minut. To jest 5 minut kary, kumacie to? Przecież to jest 5 minut, patrzcie. To jest 5 minut dosłownie, w realnym czasie, naprawdę. Pa. Jeszcze można pracować i zbijać tą karę. Szybko.